Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Dobry wieczór. Jesteśmy spóźnieni. To nie jest moja wina. Ani moja. Ani też nie, a tym bardziej Tomka. Doktor habilitowany, profesor Tomasz Basiuk jest dzisiaj moim i waszym gościem. I to nie jest nasza wina, że jesteśmy spóźnieni, tylko to jest wina sprzętu. Tak, ale powiedzmy, że Madoxa. Powiedzmy, że Madoxa. Powiedzmy, że sprzęt. No, dobrze, niech będzie. Bo on na koniec będzie występować dzisiaj, także chciałem zwrócić, że próbę miał taką długą. I trochę to jest prawda, ale tylko trochę. Wtorek to jest ten dzień, kiedy ja się spotykam z bardzo fajnymi ludźmi zawsze. Nie wiem jak ty. Ja nie zawsze, ale jestem bardzo... Dzisiaj właśnie jest ten dzień, że nie za bardzo. Ale w każdym razie, no nie, jesteśmy tutaj dzisiaj razem z Tomkiem i będziemy rozmawiać i pić, ale wino. Czemu przyjemnością, wino? Przyjemnością. Ja lubię pić wino. Zwykle piję wino. Nic innego, nie? Nie, że nic innego, ale najczęściej piję wino. Mówiłeś, że piwo odrzucasz. Tak, dlatego, że mam za wysoki cukier i nie powinienem pić piwa. Ach, to myślę, że po prostu smaku nie lubisz tak jak ja. Smak już lubię akurat. A, okej. No to myślałem, że znajdziemy tu jakieś już kolejne wspólne, ale że jednak nie. Dobrze, wino. Właśnie, bo mamy w ogóle dwa wina. Ja to zacznę może od tego, że powiem, że mamy dwa wina. Pierwsze to jest jakieś wino, no po prostu jakieś chardonnay. Petri, nie wiem, nie będę nawet próbować tego przeczytać, bo się nie znam na czytaniu zagranicznych nazw. Ty się znasz? To może przeczytać? Wiesz, widziałem butelkę wina wcześniej nie raz, tak, to jest Chardonnay jakieś. No tak, ale jakieś tam. Tak. A drugie to jest winko, ja chciałem powiedzieć, to jest winko, które ja osobiście robię razem z moim przyjacielem Marcinem. To jest jedno z naszych win właściwie de facto. Nazywa się Violetta V. Nie wiem, czy... O, pokażemy, widzisz teraz. Proszę, nie można tego nigdzie kupić, jest bardzo dobre i bardzo drogie. Nie wiem, czy jest dobre, dlatego właśnie mamy na zapasowo to drugie. Tak, ale jest drogie na pewno. Dlatego mamy zapasowo drugie i po prostu zobaczymy, co... Zaczniemy od tego. Ja myślę, że powinniśmy spróbować twojego wina. Tak, spróbujemy. Ja spróbuję to zrobić, chociaż ja, wiesz, nie mam doświadczenia w otwieraniu trybuszonem. Ja raczej otwieram takim tak zwanym damskim korkociągiem. Który na czym polega? Taki, że wiesz, tak tylko łapiesz. Taki z uszami. Taki z uszami, ale dzisiaj spróbujesz tak, wiesz, tutaj zaszaleć i spróbuję zrobić tak, że będzie tak bardziej profesjonalnie, ale... O. Wyszło bardzo sprawnie. Tak. Także będziemy zaraz... O, już się woń lekko drożdżowa uniosła, bo to tak jest, że no jest taka wojna. Słuchaj, naleję ci na początku niedużo, że jak ci nie będzie smakować, to najwyżej później zmienisz kupasz sobie. Dzięki. O. No i co? I spróbujmy. No tobie tak powinno trochę pooddychać. No jest ta drożdżowa woń, prawda? Lekko. No, lekko jest. Ale to też, wiesz co, to świadczy o mocy. Nie, bez wątpienia. Tu jest zresztą podane jakaś imponująca 15 albo 16%, już nie pamiętam. Także twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. O, wasze zdrowie też. To jest fajne. Tak? Ciekawe bardzo, tak. Możesz szczerze mówić, ja się nie obrażę. Nie. Znaczy wiesz, no ja nie jestem jakimś znawcą wielkim, ale to nie. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś, co by było takie, wiesz, słodko-ulepkowate, coś takiego, takie domowe wino, ale to takie nie jest. Ale to jest dbam o to, żeby jednak ono nie było słodkie, tylko takie półwytrawne. Tak, tak. Super. Jeżeli chodzi o alkohol, na UW często masz takie, bo jako dyrektor Instytutu Europy i Ameryk, często masz takie okazje, że są jakieś takie rauty... Ameryki Europy. Tak. Ameryki Europy, tak, przepraszam. Tak. No tak, dobrze mówisz. Ty wiesz lepiej zresztą. Alfabetycznie idź po prostu. Tak. No tak. Często ci się zdarza, że jakieś takie właśnie są wydarzenia, że trzeba właśnie pić alkohol albo coś takiego? Nie, bardzo rzadko, prawie w ogóle. Nie no, to są jakieś takie sytuacje jakichś oficjalnych właśnie spotkań, gościa zaproszonego na jakiś uroczysty wykład, gdzie się potem je kolację razem. To się zdarza kilka razy w roku. Czyli nie zdarzyło ci się na przykład pić jeszcze z panem rektorem? Trudne pytanie, musiałbym się zastanowić. Wydaje mi się, że no ja byłem na przykład na jakichś takich spotkaniach opłatkowych i czy jakichś takich okolicznościowych i wydaje mi się, że tam jest podawane wino, więc prawdopodobnie w tym sensie, że byliśmy w jednej sali i piliśmy. Ale nie tak, że tam, że sobie stuknęliście się na przykład szkłem, to... Nie przypominam sobie takiej sytuacji, nie. Ale no to... Tak, żeby już trochę zostać pana rektora na razie w spokoju, bo jeszcze może do niego wrócimy. A zdarza ci się jeszcze chodzić na imprezy? To znaczy, takie teraz klubowe, pytasz, takie... nie na uniwersytecie? Nie, takie po prostu... Wiesz co, no to znaczy, zdarza mi się, no, głównie, klubowy to tak mniej, ja to głównie się poruszam, że tak powiem, po tak zwanych domówkach, to znaczy spotykam się z przyjaciółmi, ze znajomymi, to są raczej takie okazje bardziej stateczne niż klubowe. A ze studentami, studentkami swoimi też się zdarza, czy nie? Zawsze mnie to interesowało. W sensie takim towarzyskim? Tak. Też bardzo rzadko. To znaczy, no, jeżeli na przykład się zdarza, że jesteśmy w jakimś, na jakimś wyjeździe razem, prawda? No to wtedy nie wiem, jemy kolację, też możemy się napić wina do tej kolacji, ale to są też no, takie okazjonalne bardzo rzeczy, tak, sporadyczne. Ja tak lubię pytać o ten alkohol, bo to tak jest, wiesz, na początku pytanie zawsze otwierające, które powoduje, że można znaleźć też jakby, bo ludzie mają też różne emocje związane z alkoholem, nie? Więc tak, na przykład teraz niedługo będzie, miasta mają teraz, czy gminy de facto, mają teraz możliwość wprowadzania zakazu alkoholu w nocy. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiem. Przecież w ciągu dnia nie będzie można pić alkoholu. Nie, w nocy właśnie, okay. Jeszcze gorzej w nocy. Na przykład taki zakaz sprzedaży właśnie wprowadził dzisiaj Sopot. Od 2 do 6 w nocy nie będzie można kupować alkoholu. Czyli to jest tak jakby z ciszą nocną trochę związane. Trochę związane i też jakby rozumiem też taki zamysł tutaj twórców tego przepisu. Ale co sądzisz o tym na przykład? No tak. Ze względu na wątrobę to jest bardzo dobry pomysł, bo nie należy po 2:00 podobno konsumować alkoholu i do 6:00 pewnie można by było poczekać. Natomiast wyobrażam sobie, że to pewnie też spotka się z jakimś oporem tych mas ludzi, które tam przyjeżdżają po to, żeby się zabawić oczywiście. Wydać pieniądze na alkohol między innymi. Tak, no Sopot jest taką bawialnią, zwłaszcza oczywiście Mądziak, prawda? Ta cała część. Dzisiaj też okazuje się, w ciągu dnia pojawił się projekt nowy ustawy już tym razem, która zakazywała sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Znowu, no, w pewnym sensie to się wydaje logiczne. Jak jedziesz, to nie pij. Tak. Dlaczego na stacji ma być alkohol? Z drugiej strony możesz jechać z pasażerami, którzy mogą chcieć się napić na przykład. Tak. Tak. To zależy, jak się prowadzi samochód. Widzisz, no ja szukam jednak jakichś takich, wiesz... też alkohol ma taką funkcję, już nie mówię akurat abstrahując od tych zakazów, taką funkcję przełamywania lodów trochę, nie? Taką, że... O, z pewnością, tak, oczywiście, że tak. Napiłbyś się z profesor Pawłowicz? No nie miałbym przyjemności, gdyby cię zaprosiła na przykład z jakiegoś dziwnego powodu. Ja sobie też nie wyobrażam tego. Ciekawe, co ona pije swoją drogą, właśnie ciekawe. Ale, no mam nadzieję, może też nic, ale przyjąłbyś takie zaproszenie od profesor Pawłowicz, że pogadajmy, spotkajmy się, napijmy się drinka. Wina, nie wiem czego. Wydaje mi się, żebym nie przyjął, ale ja jestem tak trochę nauczony, żeby nigdy nie mówić nigdy. To znaczy... Na ten moment, myślę, że nie wiem, żebym nie przyjął. Pytam o profesor Pawłowicz nie bez powodu, bo kiedyś już to było chyba lat temu, i byłeś jednym z sygnatariuszy takiego listu naukowców, którzy wyrażali oburzenie tym. No, profesor Pawłowicz, wyrażali oburzenie profesor Pawłowicz, już nieważne czym. Dlatego tak się zastanawiam, czy twoje emocje wobec niej się jakoś zmieniły, czy? To znaczy, nie zmieniły się. Ja nawet dość emocjonalnie właściwie przeżywam to, co się dzieje, nie tylko wokół profesora Pawłowicza, ale w ogóle w Polsce w tej chwili jestem tym przejęty w takim złym sensie i w tym sensie te emocje się nie skończyły i wręcz przeciwnie, no raczej właśnie buzują cały czas. Buzują. Tak myślę sobie, będziemy o tym jeszcze za chwilkę pewno rozmawiać, ale teraz będzie pani profesor Pawłowicz miała znowu pole do popisu, jak będzie w Sejmie debata nad projektem ustawy, który się został zgłoszony dzisiaj. To znaczy, przepraszam, powiem. To zaraz dojdziemy do tego, to myślałem, że ten to później. To jeszcze tak o używkach. Ty jesteś Amerykanistą. Tak. Ale musiałem się zastanowić nad tym. To może jakiś podchwytny zastanawiam się. Nie, przypominam ci, że byłeś dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich, tak, więc byłem, jesteś prezesem Polskiego Towarzystwa Amerykanistycznego nadal? Studiów Amerykanistycznych, tak. Studiów Amerykanistycznych, przepraszam. Tak. Więc, nie jestem amerykanistą, absolutnie, tak, przepraszam. Jesteś pewien. Moment zawahania był bo może ja zaprosiłem kogoś innego, słuchajcie. Niech mi ktoś to sprawdzi. Dlaczego o tym pytam? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych coraz popularniejsza jest legalizacja marihuany. Doczekamy tego w Polsce? Pewnie, że tak. Kiedy? No wiesz, to tego nie wiem kiedy, prawda? Ale tak... Nie, no myślę, że to jest kwestia jakiejś, nie wiem, no... Trudno jest to przewidzieć, ale myślę, że to jest kwestia najdalej dekady. Ja myślę, że marihuana będzie legalna w większości... Chciałbyś, żeby tak było też swoją drogą? Tak, ja uważam, że narkotyki, które... To znaczy, ja nie jestem jakiś specem od narkotyków, ale zazwyczaj uważam, że takie rzeczy jak narkotyki, tak jak alkohol, one powinny być w obiegu oficjalnym, między innymi po to, żeby można było kontrolować jakość, żeby było wiadomo, co się kupuje i tak dalej. Nie chodzi mi o to, żeby wszystko zalegalizować koniecznie, ale generalnie rzecz biorąc myślę, że coś takiego jak marihuana ewidentnie nie powinno być zakazane. Ja nie widzę powodu. Słuchajcie, no to zrobimy konkurs. Bo jest jakaś grupa ludzi, która nas teraz ogląda na Facebooku, a ja mam do rozdania wejściówki na coś takiego, co się nazywa, pewno kojarzysz, LGBT Film Festival. Trwa właśnie już chyba 9. edycja teraz, od 20 kwietnia. Chyba zaczęło się, to będzie trwać teraz do piątku. Ja mam do rozdania wejściówki, dwuosobowe zaproszenia na jutro na film Prep o 18:00, w czwartek na 20:00 na film Kobi i w piątek na 20:00 na film Ukryci w Sitowiu. Na każde z nich mam dwa zaproszenia, że jeżeli chcecie wygrać, do końca programu musicie pod podcastem napisać marihuana. Wśród osób, które piszą marihuana, rozlosujemy, znaczy nie, wybierzemy tę osobę, która... Ale muszę napisać marihuana tak, albo marihuana nie? Nie, po prostu w ogóle marihuana? Słowo marihuana tylko. Przez J marihuana, czy przez H? Nie, wchodzi też, marihuaneu też wchodzi w grę okay. I taki listek, jeżeli ktoś wstawi, nie wiem, czy jest takie emoji marihuany, czy nie ma? Nie widziałem, ale pewnie jest. Też wchodzi w grę, jeżeli jest, bo ja nie wiem, czy jest, ale jeżeli tak, to wchodzi w grę. Więc macie czas do końca programu. Pokażmy może jeszcze też plakat tego festiwalu, bo to ja chcę powiedzieć, że to bardzo fajne wydarzenie i warto się wybrać i dużo rzeczy się dzieje. W tym między innymi będzie też w piątek będzie koncert zamykający, na którym wystąpi też Madox, który dzisiaj u nas się pojawi. Czyli świat jest mały, wszystko gdzieś tutaj zostaje w rodzinie i między nami. Więc tak, to myślę, że to warto też zaprosić, powiedzieć. My zrobimy sobie krótką przerwę. Tak, żeby dolać tego wina, żeby już można było tak normalnie, że nie to, że tak próbujemy, tylko już można... Nie ma... Bo ja to tak, wiesz, tak, tak, popijam, bo ja lubię. A was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli króciutki filmik promujący, bo wkrótce zbliża się Marsz Równości w Krakowie. Więc chciałbym, żebyście zobaczyli taki filmik, który opowiada o tym, co to jest Marsz Równości w Krakowie i dlaczego on jest fajny i dlaczego to warto być. Znaczy między innymi dlatego, że ja będę, więc to jest jakby pierwszy powód podstawowy, że warto, żeby się ze mną spotkać. A jest jakiś jeszcze jeden powód na pewno. Jaki? Nie wiem, tak się zastanawiam. To jest pierwszy, więc pewnie drugi. No, tak. No inny tam można sobie wymyślić już swoje powody, już jakie chcecie. W każdym razie zobaczcie ten krótki filmik, a my za chwilkę wracamy. Profesor Tomasz Basiuk jest dzisiaj moim gościem. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. I tak było w Krakowie w zeszłym roku. W tym roku będzie pewno jeszcze lepiej. Mi się bardzo podoba to hasło. Cała przemysł po naszej stronie. W tym roku jest jakieś inne, teraz nie mogę wspomnieć jakie, ale w kolejnym programie 8 maja moim gościem będą właśnie ludzie z krakowskiego Marszu Równości, więc na pewno pogadamy też o tej całej przyjemności. To już teraz mogę powiedzieć o. Tak. A właśnie, jak ktoś nie wie, to jest Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka i jesteśmy w studiu razem z profesorem wino domowej roboty. Tak. Domowej roboty, moje i mojego przyjaciela Marcina. Wino nazywa się Violetta V. Violetta V. Czy to jest od Violetty Villas na przykład? Tak, bo my każdy, wiesz, nasze wino, które robimy, próbujemy nazwać na cześć jakiejś diwy. Więc mamy i Violettę V, jest Maryla R, jest Donna S, jest też Dorota R. To tak dla fanów młodszych trochę. Także mamy różne takie cały wachlarz. Staramy się też, żeby, wiesz, składniki tego wina, czy to, na czym było ono tworzone, jakoś korelowały z tym imieniem. Przynajmniej w naszych głowach. Ciekawe. W naszych głowach. Tak. Dobra, Marsze Równości, bo skoro ten temat się pojawił. Ja się zawsze zastanawiam i rozmawiam z organizatorami i organizatorkami tych wydarzeń, czy to ma sens? Czy Marsz Równości ma sens? Tak, Parada i Marsz Równości. Tak, ma sens. Ale wiesz, bo ja tak sobie myślę, że to jest amerykański wymysł jednak. A w Polsce, zwróć uwagę, tak naprawdę nie ma tradycji maszerowania za czymś. W Polsce się strajkuje przeciwko czemuś, protestuje przeciwko czemuś. Raczej zawsze jest takie negatywne coś, prawda, że jesteśmy przeciwko podwyżkom PRL-u, prawda, przeciwko opresji władzy, czy tam i tak dalej. Tak, jest wiec albo coś takiego. Wiece, tak. To zawsze jest, i to zawsze jest coś, co ma, jest na nie. Tak. Mało jest u nas takich wydarzeń, tak jak powinna być, rozumiem, parada czy marsze, na tak, że jesteśmy za, że jesteśmy pro, że jesteśmy w tę stronę. Tak, to znaczy w ogóle marsze nie są po prostu w tradycji, to nie tylko polskie, ale właściwie one nie są w tradycji europejskiej. To rzeczywiście jest, jako amerykanista mogę chyba tak powiedzieć, jest to chyba przykład takiej pewnej amerykanizacji kultury politycznej w Europie po prostu, że się urządza marsze. To się przyjmuje, sądzisz? To jest zasadne? No to znaczy jakąś formę ta manifestacja widoczności musi przybrać. I wydaje mi się, że marsz daje możliwość okazywania radości, czy okazywania jakiejś takiej zadowolenia, właśnie tej, że to hasło, że przyjemność jest po naszej stronie tutaj, prawda? To znaczy to lepiej pasuje po prostu do parady, powiedzmy, czy do marszu. Parada nawet może jest lepszym słowem, bo marsz się kojarzy tak wojskowo i właśnie tak bardziej z protestem i parada ma właśnie taki celebracyjny charakter trochę i wydaje mi się, że Parada Równości to jest bardzo fajne określenie. Też pewno bywałeś na różnych tych polskich wydarzeniach i wiesz, że jednak ta Parada Warszawska diametralnie różni się od tych pozostałych wydarzeń, bo ona właśnie jest takim chyba radosnym bardziej wydarzeniem niż te... Jest większa, jest zwykle taka jakby, głośniejsza, może nawet trochę mniej narażona też na jakieś takie obstrukcje, prawda, przez kontrprotestujących i tak dalej, więc oczywiście dlatego też ona ma taki charakter właśnie. Czyli widzisz, że to nie jest to jakoś takim, że Polacy... Bo ja zawsze, wiesz co, pamiętam, do dzisiaj robiliśmy nawet taką debatę jako Queer UW kiedyś, czyli jaka Parada Równości, czy to ma sens. Ja zawsze stoję na takim stanowisku, że nie do końca nie mówię to tak trochę głupio, bo przez kilka lat opowiadałem za to wydarzenie, ale jakoś tak cały czas nie czułam, czy to do końca jest rzeczywiście dobry sposób na pokazanie się. Może to trzeba robić raczej kampaniami typu, oczywiście już dzisiaj innymi, ale takim jak zobaczcie nas kiedyś tam, prawda? Czy niech nas zobaczą, przepraszam. Niech nas zobaczą, więc... Tak. Czy parada rzeczywiście, czy to jest też tak, że Polacy dobrze przyjmują tego typu wydarzenia? Kiedy ktoś idzie i nie mówi, o kurwa, zabraliście nam, oddajcie nam, dajcie nam wyższe pensje, tylko ktoś idzie i mówi sobie, hej, jesteśmy, jest fajnie. To znaczy, z drugiej strony jest tak, że te właśnie marsze czy przemarsze, one stały się rzeczywiście częścią tej kultury politycznej już, nawet jeżeli one są, tak jak mi się wydaje, niejako skopiowane czy przeniesione z Ameryki, z tamtej kultury politycznej. I mamy oczywiście marsz na 11 listopada, mamy marsz jakichś prolifersów i tak dalej. Mamy marsz feministyczny też, prawda? Znaczy mamy, tak, no więc dokładnie, są i religijne procesje też. I po prostu wydaje mi się, że to jest, oczywiście to nie powinna być jedyna forma budowania widoczności i niech nas zobaczą, miłość nie wyklucza i inne akcje też są potrzebne jak najbardziej, ale to jedno drugiemu nie stoi na drodze. Ja kiedyś postawiłam taką tezę, że właśnie Parada Równości od 2001 roku jak powstała, że to ona wprowadziła tę kulturę marszowania takiego radosnego w Polsce, bo wcześniej nie przypominam sobie takich wydarzeń, które mogłyby w ten sposób jakby manifestować pogląd jakiekolwiek. Tak, prawdę mówiąc, ja nie potrafię odpowiedzieć tak naukowo, kompetentnie na to pytanie, bo się nad tym nie zastanawiałem wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest możliwe rzeczywiście, że to się od tego zaczyna. Tak mi się też wydaje, nie? Dobra, to a propos tej sytuacji, będę cię dzisiaj dużo męczyć, wiesz, o takie rzeczy LGBT. No trudno. Trudno. Też coś tam kojarzysz na ten temat. Słyszałem, tak. Pracujesz na UW już kilka lat dobrych, no tak powiedzmy. No parędziesiąt. No dobra, tak. Kilka. I tak sobie myślę, dzisiaj bycie gejem wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim to jest jeszcze nadal jakieś wow? No nie, chyba nie, tak szczerze mówiąc. To znaczy coraz mniej w każdym razie. Wydaje mi się, że to jest, że osób, które są w miarę, że tak powiem, oswojone z tym i nie ukrywające się jest mniej. Z całą pewnością jest tak, że ja prowadzę zajęcia na tematy LGBT od lat 90. właściwie. Niekoniecznie za każdym razem mówiąc jestem gejem, prawda? Tak. To nawet nie w tym rzecz, tylko że w ogóle na te tematy. I sposób reagowania studentów jest bardzo różny. To znaczy było wtedy też zainteresowanie i zapisywali się, to były zajęcia nieobowiązkowe, zapisywali się studenci i studentki i to budziło zainteresowanie, ale też budziło wiele, powiedzmy, emocji, niekoniecznie negatywnych dosłownie emocji, chociaż pewnie też trochę, ale jakieś, no, to powodowało pewne komentarze, ludzie nad tym nie potrafili tak zawsze przejść do porządku dziennego, czy też tak obojętnie na to spojrzeć. Dzisiaj tak już nie jest, mam wrażenie. Na studentach to nie robi chyba jakiegoś specjalnego wrażenia. To po prostu już jest element naszej Na studentkach może nie, ale co jeżeli chodzi o ten poziom rektorsko-dyrektorski? W sensie, ale w ogóle tam pojawiają się takie tematy w dyskusjach jakichkolwiek? No nie. No właśnie, nie. Bo zastanawiam się, czy to nie jest tak, bo... To znaczy nie pojawiają się w tym sensie, że nie ma żadnego oporu. Znaczy po prostu to jest po prostu jedna z rzeczy, które się dzieją na uniwersytecie. Ale nie chodzi mi bardziej o opór, tylko na przykład chodzi mi o to, czy pojawił się, czy ty kojarzysz coś takiego, na przykład, że ktoś zapytał ciebie właśnie gdzieś tam z tego, mówię nie studenci, studentki, tylko raczej gdzieś tam wyżej, że ktoś zapytał ciebie, ej słuchaj, czy tobie jako gejowi na UW zdarzyła się jakaś dyskryminacja? Nie, nikt z moich przełożonych nigdy mnie o to nie zapytał rzeczywiście. I tak sobie myślę właśnie, że na tym poziomie brakuje trochę tej dyskusji, debaty, wiesz, bo kiedy, no znów mówię, jako Queer UW przychodzimy do władz rektorskich z różnymi tematami, tam pukamy, zawsze okazuje się, że to nie do końca jest temat, że to okej, to sobie tam róbcie te konferencje, róbcie to, ale my jakby nie będziemy się tym zajmować. Ja już jak na przykład kiedyś pojawił się taki pomysł powołania na UW takiej osoby, jednej osoby, która byłaby takim rzecznikiem praw osób LGBT, coś takiego, coś a propos Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnością, bo jest przecież całe biuro do tego stworzone. Tu mówiliśmy o jednej osobie, która byłaby takim trochę focal pointem, takim trochę no wiesz, taką osobą, której wiadomo, że do niej można się zgłosić z jakimiś tam sprawami, to w ogóle wydało się jakimś absurdalnym pomysłem i wszyscy mówili, że to jesteśmy w ogóle gdzieś, wiesz, z drzewa spadliśmy i że to jest jakiś głupi pomysł. A... No tak, ale z drugiej strony jest rzecznik praw, prawda? Na akademicki, coś tam, tak. Na uczelni. I do tej osoby, która zresztą jest akurat bardzo kompetentną osobą i bardzo taką pomocną, można się zgłosić w takich sytuacjach. Jest też komisja rektorska do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Ale ona jej działa tak... Ona się zajmuje zarówno takimi systemowymi rozwiązaniami, jak... Może nie wiecie, ale Tomek jest członkiem tej komisji. Ja byłem członkiem tej komisji, już teraz nie, byłem w poprzedniej kadencji. Ta komisja się zajmuje sprawami systemowymi i proponuje pewne rozwiązania. Ostatnio to na przykład były jakieś takie publikacje broszurkowe na temat właśnie tego, co to znaczy dyskryminacja, jak należy jej przeciwdziałać. I z drugiej strony zajmuje się również konkretnymi sprawami czasami, to znaczy po prostu pomaga w jakichś mediacjach pomiędzy stronami, które właśnie weszły w konflikt ze względu na dyskryminację, czy też poczucie dyskryminacji. Także chcę powiedzieć po prostu, że co prawda nie ma osoby, która się zajmuje wyłącznie sprawami LGBT, ale tak naprawdę są pewne instancje, do których można pójść. Nie, no wiadomo, tylko jakby też wiedza o tym zazwyczaj jest średnia, to jest inna sprawa, nie? No tak. Mi się w ogóle wydaje, że jakimś rozwiązaniem na przyszłość, tego nie ma w tej chwili, ale są... w tym czasie. Dzięki. To jest bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre. Cieszę się. Dziękuję bardzo. Jakimś rozwiązaniem... Przepraszam, chciałem powiedzieć, że w tej chwili są takie rozwiązania, jak na przykład taki krótki kurs BHP i krótki kurs tak zwanych POWI, czyli ochrona własności intelektualnej. I to są bardzo proste rzeczy, które każdy student musi zaliczyć. To jest tam niewielka liczba godzin, jakiś krótki, prosty test i to się robi online, ten test i tak dalej. Wydaje mi się, że tego rodzaju rozwiązanie, w sensie tak jakby organizacji studiów i takim technicznym sensie też, mogłoby dotyczyć także spraw właśnie równości płci, kwestii niedyskryminowania ze względu na przykład na rasę, wyznanie i na orientację seksualną, czy tożsamość seksualną. Także to jest coś, co ja zresztą będąc w tej komisji w poprzedniej kadencji, ja próbowałem zaproponować takie rozwiązanie, to się nie ziściło, ale myślę, że może kiedyś się ziści. Wydaje mi się, że coś takiego bardzo, bardzo ogólne, chociażby jakiś bardzo ogólny przekaz, po prostu, który by uświadamiał, że to jest problemem, mógłby się... Wiesz co, to jest fajnie, o tyle ciekawe, bo... To jest coś podobnego, co dzieje się w firmach, w dużych korporacjach, kiedy przychodzisz do nowej firmy, oglądasz tam dużo filmików szkoleniowych, zajrzasz właśnie jakieś proste testy i prawie zawsze jednym z tych filmików jest właśnie jakiś tam dotyczący czy filmików, czy szkoleń, jakiś dotyczący dyskryminacji. Zresztą o tym też jeszcze pewno później chwilkę pogadamy, więc to mi się podoba ten pomysł, bo jest taki w pewnym sensie sprawdzony, nie? Że to jest jakby coś, Tak, i po prostu to nie musi być wielka kampania, to może być po prostu taki element, który zajmuje każdemu, nie wiem, 4 godziny, prawda, w czasie studiów nawet tylko, ale jednak jest tam i na początku studiów się pojawia razem ze szkoleniem bibliotecznym i takimi rzeczami. Tak, szkolenie biblioteczne. No to skoro tak o uczelni, zbliża się reforma szkolnictwa wyższego. Śledzisz to jakoś tak na bieżąco? To znaczy, tak, no to znaczy nie jestem pewnie zorientowany w każdym szczególe tej skomplikowanej sytuacji, debaty, ale oczywiście dlatego, że ta ustawa, gdyby ona rzeczywiście weszła od 1 października, ona bardzo wiele zmieni. Jest coraz później i jest bardzo trudno planować pewne sprawy, nawet na przyszły rok akademicki, nie mówiąc już o jakichś takich bardziej gruntownych i dalekosiężnych bardziej planach. No nie wiedząc po prostu, co i kiedy się stanie. Jasne. Ale uważasz, że te zmiany, które są proponowane, to są tak generalnie, bo rozumiem, że tam nie w szczegóły nie wchodziłeś, jakby też jasne, że generalnie kierunek, który jest obrany, jest dobrym kierunkiem, czy nie do końca? To znaczy, ja bym powiedział tak. Nie sposób na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć właściwie, dlatego że to zależy trochę od tego, gdzie się stoi. To znaczy z punktu widzenia tych najlepszych uczelni, niektóre z tych rozwiązań prawdopodobnie okażą się dla nich korzystne, a mniej zdecydowanie korzystne dla jakichś prowincjonalnych, czy w każdym razie mniejszych uczelni. To jest dosyć jasne i ta dyskusja się toczy, że tak powiem, nie trzeba chyba... To znaczy chodzi o to po prostu, jak będą dzielone pieniądze, prawda, i prestiż niejako, i pieniądze, które za tym idą. Natomiast rzecz druga, która jest też niejasna, która jest bardziej niejasna, przepraszam, to jest to, że znaczy mi się wydaje, że że tutaj jest taki ewidentny ruch w kierunku centralizacji uczelni. To znaczy tego, jak uczelnia jest zorganizowana. Dlatego, że znikną jednostki podstawowe, czyli znikną wydziały w sensie umocowania w ustawie. I oczywiście uczelnia może nadal mieć wydziały, ale to ona będzie je wtedy definiowała i co mogą, określała, czego nie mogą. Co mogą, czego nie mogą i uprawnienia do nadawania stopni będą przeniesione na poziom uczelni z poziomu tych jednostek podstawowych, więc tak jak gdyby one tracą pewną część tej swojej racji bytu, pozostają po prostu organizacyjnymi jakimiś takimi. I teraz to oczywiście oznacza znacznie większą władzę rektora najprawdopodobniej, chociaż wiele zależy jeszcze od tego, jak będzie napisany statut uczelni. I z drugiej strony mamy oczywiście pytanie, kto i w jaki sposób będzie wyłaniać samego rektora, czy to będzie senat uczelni, czy to będzie ta rada. Jeżeli te rady będą powołane rzeczywiście, ta rada ma się składać z przedstawicieli otoczenia, nie osób z uczelni samej. Więc tutaj mamy do czynienia, to znaczy mamy tutaj taką sytuację, że z jednej strony jest zagrożenie, moim zdaniem zupełnie realne zagrożenie upolitycznienia uczelni, to znaczy w tym sensie upolitycznienia, że będzie jakiś nominat polityczny. Ja nie mówię nawet o swojej uczelni koniecznie, ale tak w ogóle, że tak się może to zdarzyć. Wydaje mi się, że to się będzie zdarzało, nawet jeżeli to się nie zdarzy na przykład na UW i wszędzie konkretnie, to, ale się będzie moim zdaniem zdarzało. Natomiast z drugiej strony uczelnie są dość, powiedziałbym, rozczłonkowane, mają taki charakter, uczelnie państwowe, mają taki charakter właśnie takich jakby trochę dzielnicowych jakichś tworów, gdzie te wydziały są bardzo wsobne, zajmują się właściwie wszystkim, dziekani się zajmują budynkami itd., itd. To nie jest też dobra sytuacja, więc pewien stopień centralizacji i takiego zracjonalizowania gospodarką uczelni moim zdaniem jest potrzebny i to jest trudno wyważyć. Po prostu w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, gdzie to właśnie zagrożenie wpływem polityki na życie uczelni jest no, dosyć realne, wydaje mi się, to ta zmiana po prostu wydaje się znacznie bardziej niebezpieczna, ale w pewnym sensie tam są rzeczy, które mogą też usprawnić działanie uczelni. Tak mi się wydaje, więc ja nie mam takiego zupełnie jasnego zdania, że ta ustawa jest świetnym pomysłem albo że ona jest bardzo złym pomysłem. Myślę, że ona jest niebezpiecznym pomysłem, który niesie pewne potencjalne korzyści również. No dobrze. Ale przede wszystkim nie wiadomo, co będzie. I to jest naprawdę o co chodzi. W takim bardzo praktycznym sensie jest po prostu naprawdę bardzo późno. Jasne, jasne. To jest najbardziej zawsze kłopotliwe, jak nie wiadomo, co się wydarzy. Zrobimy sobie znowu krótką przerwę. Zanim jednak, to ja przypomnę, że jest ten konkurs, żeby nie było. Konkurs, w którym do wygrania są wejściówki na LGBT Film Festival. Do końca programu musi napisać w komentarzu słowo marihuana. Bo tak wymyśliliśmy. Nie wiadomo, co to znaczy właściwie. Marihuana nie znaczy, jesteśmy za czy przeciw. Nie, to nic nie znaczy. Po prostu tak się pojawiło to słowo dzisiaj w programie. Pomyślałem, że możemy to... Do wygrania będą wejściówki na PREP jutro o 18:00, KOBI w czwartek o 20:00 i Ukryci w Sitowiu w piątek o 20:00, wszystkie podwójne. I jeszcze jedna rzecz ważna, to może zaprosimy, nawet możemy razem chyba zrobić to, na spotkanie z taką działaczką transpłciową, która odbędzie się jutro na Uniwersytecie Warszawskim o godzinie 15:00. Jessica Lynn's Transgender Journey. Będzie po angielsku, więc kto nie zna, to trudno. Ale zapraszamy o 15:00, możecie znaleźć sobie na Facebooku, to organizuje Queer UW. Myślę, że fajnie będzie w pasie, jeżeli ktoś ma czas. Zapraszamy serdecznie. Tak. Zrobimy sobie krótką przerwę. Teraz chcę pokazać coś innego. Marsz w Gdańsku. Ponieważ on jest kolejny jakby po Krakowie, więc też myślę, że warto o nim powiedzieć. Tym bardziej, że gościliśmy tu jakiś czas temu Martę Magot, która jest jedną z organizatorek tego marszu i fajnie będzie to zobaczyć. Po tym filmiku do was wracamy. Zostańcie z nami. To jest Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Próbuję namówić cały czas Tomka Basiuka, żeby szybciej pił. Ale nie bardzo dobrze. Ale jakoś nie chcę. Ja nie wiem, tak się czuję trochę głupio, bo ja piję szybciej. Znaczy, ja zazwyczaj piję szybciej niż inni, więc... Ja po prostu, wiesz, ja jestem zachwycony smakiem tego wina. Ojej, dziękuję, to miłe. Naprawdę jest bardzo fajne, bardzo fajne. Jestem pod wrażeniem, że można takie wino zrobić. Oj, dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Wino, czy było na twoim... Właśnie, czy miałeś wesele? Nie, to znaczy no, w pewnym sensie mieliśmy lunch. Aha, czyli tak bardzo tak... trochę bardzo dobry lunch, bardzo dobry lunch w jakiejś takiej bardzo fajnej włoskiej knajpie, do której zresztą potem wracaliśmy parę razy jeszcze. Bo może część z was tego nie wie, ale wyautuje cię teraz, że ty masz męża. Tak. I już ileś tam lat już było, który to był rok? To był rok 2013, a więc 11. W tym roku będzie 5. rocznica ślubu, tak. W Nowym Jorku. Tak. Na spontanie trochę. No dość mocno powiedziałbym. Dość mocno, spontanie. Stąd właśnie tak pytam się o to wesele, czy później jakieś robiliście w końcu, czy... Więc robiliśmy lunch. Lunch tak, tylko. Tak, dla świadków to był lunch i dla nas. Dla świadków. No to nie, taka niewielka uroczystość, powiedzmy. 4 osoby były. 4 osoby. I tak powinno się robić. To jest oszczędność. Więc tak, bez sensu, żeby drogo wyszło i... Tak, tak. Nie trzeba sukni ślubnej, nie trzeba... takiego halo, tak. Właśnie to ten pomysł. Także to wam polecamy. Chciałbyś, żeby... Nie inaczej. Co dałoby ci, gdyby ten ślub był uznany przez Polskę? No bardzo wiele oczywiście, to znaczy ten ślub jest uznawany, bo jak myśmy go zawierali w roku 2013, to wtedy można było wziąć ślub w stanie Nowy Jork i w niektórych innych stanach jeszcze, ale nie w całych Stanach Zjednoczonych. Tak. I w tej chwili jest uznawany w całych Stanach Zjednoczonych i jest uznawany oczywiście w tych krajach, które uznają śluby małżeństw osób tej samej płci, czyli w bardzo wielu krajach, na przykład Europy Zachodniej. Tak. Więc te prawa ja je mam właściwie, wystarczy czasami, że wyjadę przez granicę, prawda? No tak. I nagle się okazuje, że jestem właśnie zgodnie z prawem zamężny. I to do tej pory ja nie musiałem korzystać z tego prawa w żaden sposób, nie zdarzyło mi się korzystać z tego prawa w żaden sposób taki konkretny, ale to oczywiście wiąże się z szeregiem różnych praw, że się jest w związku małżeńskim i mój przyjaciel kiedyś powiedział, że dla niego taki bardzo przekonujący jest argument, że można odmówić składania zeznań, które obciążałyby współmałżonka. Okay. To jest taki mocny argument, taki argument, który przemawia do wyobraźni, ale oczywiście jest wiele innych, takie na przykład jak prawo do wielokrotnie było obmówione oczywiście prawo, żeby się dowiedzieć o stan zdrowia w szpitalu na przykład, żeby decydować o operacji w sytuacji, kiedy ktoś jest na przykład w komie czy nieprzytomny. Kwestie spadkowe, kwestie podatkowe, czyli w innej grupie na przykład. No ja wiem, oczywiście, tak, ale czy dla ciebie na przykład, czy ma to jakiś też taki... Bo może też nie mieć, więc to moje pytanie. Czy ma dla ciebie też jakiś taki aspekt emocjonalny, na przykład, nie wiem, że Rzeczpospolita Polska swoim majestatem uznaje, że jesteś, prawda, zamężny? To znaczy, trudno to sobie dzisiaj tak wyobrazić, tak powiem na sucho oczywiście. Ja mogę powiedzieć, że myśmy kiedyś rozmawiali o tym z Marcinem. Ty też masz partnera Marcina, tak? Powiedziałeś? Do tego wina przynajmniej. A nie, do wina partner to był Marcin, rzeczywiście. Tak, okay. Tak. W każdym razie myśmy kiedyś rozmawiali o tym, że gdybyśmy właśnie mieli się zastanawiać nad ślubem, to będziemy brali pod uwagę te wszystkie takie bardzo praktyczne względy i będziemy rozmawiać z jakimś, nie wiem, czy prawnikiem, czy kimś takim doradcą o takich właśnie praktycznych konsekwencjach, żeby no, wiedzieć, co robimy. Ale w rzeczywistości myśmy tak nie zrobili i po prostu kiedy dowiedzieliśmy się, będąc na wakacjach w USA, że to jest możliwe, to postanowiliśmy po prostu się dowiedzieć trochę więcej, ale nie jakoś tak właśnie robić całego wielkiego researchu i właściwie w ciągu, no bo to nie mieliśmy też dużo czasu na to, ale to w ciągu dni żeśmy się zdecydowali. I to było bardzo wzruszające, muszę powiedzieć. To znaczy, ja nawet się nie spodziewałem tego, że to będzie miało jakieś takie sentymentalne znaczenie dla mnie, ale miało. Więc wyobrażam sobie, chociaż trudno mi sobie to właśnie tak na sucho do końca w szczegółach wyobrazić, że gdyby ten ślub został uznany, potwierdzony w Polsce, to też to by było wzruszające. Znaczy to by był jakiś taki moment, no właśnie, ja wiem, odnalezienia się, że tak powiem, na nowo i inaczej, prawda? Tu, gdzie jestem. Niby wszyscy moi przyjaciele i bliscy i rodzina wiedzą, że jesteśmy razem od wielu lat, wiedzą, że mamy ślub od kilku lat, ale to jednak jest co innego, kiedy to jest uznane. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że w takim symbolicznym sensie to jest dość duża różnica. Dzisiaj Nowoczesna zapowiedziała, albo nawet chyba złożyła już do laski marszałkowskiej projekt ustawy o związkach partnerskich, dopuszczający różnopłciowe, jednopłciowe związki partnerskie, oczywiście bez prawa do adopcji, co jakby jest też chyba ważnym aspektem. Oczywiście wiadomo, że ta ustawa nie wejdzie w życie, PiS jakby jednokrotnie się wypowiada na ten temat, a bez PiS-u się nie uda. Sądzisz, że... Bo ja zastanawiam się, czy jest dobrym poruszanie tego tematu w takim klimacie politycznym, jaki mamy. Kiedy mamy większość ludzi, która jednak popiera PiS, dobra, nie, cofam, większość wyborców, która popiera jednak PiS i teraz nagle mówienie o czymś, co ich wkurza, czy to nie działa tak naprawdę na korzyść PiS-u? No tak, to znaczy dobre. Jeżeli będziemy patrzeć wyłącznie na słupki poparcia, no tak, to zadajesz dobre pytanie. To znaczy, no, trudno, nie, no znowu, ja nie jestem, ja zresztą myślę, że politolodzy powinni się między innymi zajmować matematyką i umieć to policzyć, zobaczyć jak to naprawdę wychodzi w tych słupkach poparcia, powiedzmy. Więc ja nie chcę odpowiadać na to pytanie tak lub nie, bo nie wiem w rzeczywistości, ale rozumiem, że to rzeczywiście jest jakieś takie pytanie o strategię działania, prawda? To znaczy, czy to jest dobry moment i tak dalej. Z drugiej strony wydaje mi się, że praw naszych, czy praw mniejszości w ogóle, czy praw równościowych w ogóle, nie można tak po prostu odkładać bez przerwy. Dlatego, że wtedy nikt o nich nie będzie pamiętać i dlatego, że jednak no, ja już pamiętam pewne próby podejmowane wcześniej, prawda, przed laty, kilkukrotnie w sprawie tych związków partnerskich, które oczywiście nie zakończyły się sukcesem i mnie już tak bardzo nie ekscytuje to, że znowu coś takiego się dzieje. Ale wydaje mi się, że to nie jest bez znaczenia, na przykład dla młodych ludzi, którzy nie pamiętają tych wcześniejszych wydarzeń sprzed parunastu lat przecież nawet, więc ja bym nie był wcale tak jakoś negatywnie nastawiony do tej próby. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to jest oczywiście też próba pewnie zdefiniowania Nowoczesnej jako partii o pewnym profilu. Takim, no na pewno. Właśnie nowoczesnym, ale wydaje mi się, że to jest właściwie pozytywny gest, tak, czy pozytywny krok. Mówisz, to co ciekawe jest to, co mówisz i do tego chciałem nawiązać teraz, że młodsi ludzie mogą mniej pamiętać tych wcześniejszych prób podejmowanych, co zrozumiałe. Natomiast z drugiej strony myślę sobie, nie sądzisz, że mamy trochę jako osoby LGBT w Polsce takie podejście do historii naszego ruchu bardzo po macoszemu, to znaczy dopiero od niedawna, dopiero w, nie wiem, 2 lata ostatnie, może 3, zaczęły się jakieś takie inicjatywy dziać pod tytułem Archiwum LGBT, przywołajmy historię. Jakie twoim zdaniem są takie rzeczy z historii ruchu LGBT w Polsce, o których pewno większość, nie wiem, urodzonych w roku 2000 osób nie wie, a powinna wiedzieć? Jakbyś miał wymienić 3 takie najważniejsze rzeczy, o których mogą nie wiedzieć. No na przykład myślę, że rzeczą bardzo znaczącą są różne sprawy dotyczące akcji Hiacynt i tego, w jaki sposób ona wpłynęła na ruch. To znaczy, że ona go właściwie tak zaktywizowała, że ona właściwie umożliwiła wykrystalizowanie się w ogóle jakichś grup, które zaczęły się organizować jako grupy polityczne. Polityczne nie w sensie, że chciały na przykład obalić komunę, bo to oczywiście jeszcze było do PRL-u, ale polityczne w tym sensie, że chciały się samoorganizować jako grupy LGBT, tak jakbyśmy dzisiaj na to powiedzieli, że używały tego skrótu. I to jest rzeczywiście jakiś taki moment bardzo, bardzo ważny w tej historii. Czyli to jest właśnie druga połowa lat 80. Mamy Hiacynt i wszystko wokół, jasne. To na pewno. Wokół tego oczywiście też są publikacje, to znaczy to, że się pojawiają, wtedy na przykład pojawia się Filo, prawda, w Gdańsku. Filo to taki magazyn, powiedzmy też tym, którzy nie wiedzą. Wydawany tak... Ryszarda Kisiela, wydawany w chałupniczo dosyć. Tak, on był drukarzem zawodu i zaczął to robić. Wcześniej się ukazuje biuletyn z Wiednia przesyłany, robiony przez Andrzeja Selerowicza. To się zaczyna chyba w 1983 roku, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest w ogóle taki moment właśnie formatywny właściwie bardzo. I myślę, że dość niewiele wiemy na ten temat. W ogóle, znaczy nawet nie to, że ludzie nie wiedzą, ale w ogóle nie ma tak naprawdę tego jeszcze tak dobrze opisanego. Chociaż to jest dość świeża właściwie Dosyć świeża historia, to prawda. Więc to byłby taki przykład, który od razu przychodzi do głowy. No te właśnie próby podejmowane przez na przykład Marię Szyszkowską, prawda? Jak to wyglądało? Ja na przykład pamiętam, ja też, przepraszam, ja nie jestem teraz tak przygotowany, żeby rzucać datami od razu, ale... O to chodzi, mam cię zaskoczyć ale, czasami, na przykład to, że jakiś jeden z tych projektów przygotowywany przez Lewicę został tak jak gdyby wyautowany, powiedzmy, przez dziennikarzy w walentynki na początku lat 2000, nie pamiętam roku dokładnie. I to było coś takiego, że po prostu, walentynki, jakiś taki fajny, śmieszny temat, prawda? Wyobraźcie sobie związki osób tej samej płci. I właściwie ten projekt w takim prezentacyjnym, PR-owskim sensie i politycznym sensie również przez to przepadł, między innymi dlatego, że on został zamieniony w taki dowcip po prostu przez dziennikarzy, którym po prostu w ogóle nie zależało. Nam się dzisiaj trochę trudno to wyobrazić, żeby na przykład, nie wiem, TVN czy Gazeta Wyborcza po prostu się naśmiewała z spraw LGBT, ale tak było. I to nie było dawno temu. I ja pamiętam na przykład, jak w 2001 roku KPH zrobiło taką, nie wiem czy pierwszą, czy kolejną już nawet taki raport o prześladowaniu osób LGBT w Polsce, to znaczy o homofobii, o różnych formach dyskryminacji i jednocześnie powstała w Amnesty International w Polsce taka sekcja LGBT, którą zresztą Marcin, właśnie mój partner, współzakładał, czy zakładał nawet. I oni też zrobili raport i potem mieli wspólną konferencję prasową. I to było tak jakby już w okresie przygotowań do wejścia do Unii, akcesji, prawda, referendum miało być. Była straszna panika w mediach wówczas, między innymi właśnie w Gazecie Wyborczej, że przez tych homoseksualistów po prostu nie wejdziemy do Unii, bo nas nie wpuszczą przez to, że my ich dyskryminujemy. No więc oni naprawdę nie powinni tej sprawy podnosić. Także ja jestem, po pierwsze chcę powiedzieć, to jest może drobny przykład, ale to jest przykład, który wiele mówi o tym, gdzie my byliśmy jeszcze dość niedawno i gdzie teraz jesteśmy. Jednocześnie, więc coś, o czym może warto pamiętać. Ale z drugiej strony to jest też przykład właśnie tego, że no, gdybyśmy mieli po prostu się nie odzywać, uważając, że to jest zły moment, to byśmy się nigdy nie odzywali. I to nie dotyczy tylko osób LGBT. Ale w ogóle wszystkich mniejszości, tak, czy grup defaworyzowanych. Przed przerwą jeszcze chcę... Robisz taki bardzo ciekawy teraz projekt badawczy. Nie mamy zbyt dużo czasu, ale powiedziałbyś o nim tak krótko, o co w nim chodzi, co to jest? Tak, tak. To jest projekt, który jest międzynarodowym projektem. Ja jestem odpowiedzialny za tą polską część tego projektu, ale tam jeszcze jest więcej osób też w tej polskiej części. To jest projekt międzynarodowy, finansowany przez Fundację HERA. To jest taka międzynarodowa fundacja finansowana przez Narodowe Centra Nauki w większości krajów europejskich, chociaż nie wszystkich, i przez Komisję Europejską. Polskę też, czy nie? No tak, przez Polskę też, dlatego my możemy brać w tym udział. I na przykład w tym konkursie, w którym myśmy brali udział, nie było Francji, ku zaskoczeniu mojemu też, ale teraz już dołączyła. Ale właśnie nie wszystkie kraje od razu do tego się dopisały, ale Polska tak. Polska znaczy jest już od jakiegoś czasu w herze. I to jest tak, że są po prostu konkursy, tak? I te konkursy są złożone z takich konsorcjów międzynarodowych. W tym naszym konsorcjum są 4 uniwersytety z 4 różnych krajów europejskich. To są Uniwersytet w Edynburgu w Szkocji, Uniwersytet Humboldtów w Niemczech, w Berlinie, Uniwersytet Murcji, czyli z Hiszpanii, i Uniwersytet Warszawski. I w każdym z tych krajów są grupy naukowców, które się zajmują tym projektem. I projekt dotyczy lat 70., to znaczy jakby spraw LGBT, a właściwie to się nazywa kultur seksualnych, nieheteronormatywnych kultur seksualnych w latach 70. I w każdym z tych krajów on jest trochę inny, dlatego że ta historia oczywiście była inna w latach 70. Bo na przykład w Wielkiej Brytanii w 1968 roku gdzieniegdzie zniesiono karalność homoseksualnych czynów seksualnych, ale nie wszędzie. Zniesiono w Anglii i w Walii, ale na przykład nie w Szkocji. W latach 70. w Hiszpanii mamy koniec dyktatury generała Franco. W Niemczech mamy podział oczywiście na RFN i NRD, prawda? No i w Polsce mamy epokę gierkowską, mamy pewne rzeczy, które się dzieją, bo na przykład w 70 roku wchodzi w życie zmiana kodeksu karnego, która znosi nielegalność prostytucji męskiej w Polsce. Więc to jest taki moment, taki trochę odwilży, również w takim właśnie seksualnym jakby co będzie efektem tego projektu? Jakby co z tego będziemy mieć, powiedzmy, tak jako osoba LGBT w Polsce? No, to znaczy, my zrobimy... Tak interesownie pytam, wiesz. Tak, jasne. Ta polska część skończy się jakąś publikacją i ta publikacja to będzie albo książka, albo numer specjalny czasopisma. I po prostu ona będzie dotyczyła różnych aspektów tego, co myśmy, że tak powiem, odkopali. A odkopanie to znaczy praca w archiwach. I te archiwa to są zarówno takie archiwa jak IPN na przykład, instytucjonalne, jak i po prostu badanie literatury, filmów i kultury wizualnej, działań artystycznych, jak i również, i to jest charakterystyczne właśnie szczególnie dla tej polskiej części tego projektu, my nagrywamy rozmowy historii mówionej, wywiady historii mówionej z osobami, które w latach 70. już były na tyle dorosłe, że w ogóle mogą nam coś opowiedzieć, prawda, o tym, jak wyglądało życie lesbijki, albo geja, albo osoby transpłciowej, albo osoby biseksualnej, albo partnerki, albo męża, albo żony osoby homoseksualnej. Różne są to rozmowy, ale staramy się z tych rozmów wywnioskować coś na temat bardzo różnych właśnie trajektorii życiowych i jakby sposobu rozumienia. Ten projekt jest 3-letni, on się skończy za mniej więcej 1,5 roku, czyli jest mniej więcej w połowie w tej chwili tego projektu. Dobrze. Tak. Ja czekam z niecierpliwością, bo uważam, że historia ruchu LGBT w Polsce jest bardzo zaniedbana i zostawiona sobie trochę. I lata 70. są właśnie, lata 80. są no, tym, co żeśmy zaczęli opisywać, ale lata 70. tam nie ma właściwie takich rzeczy właśnie jak, przynajmniej na razie się wydaje, nie ma takich rzeczy jak właśnie na przykład organizacje de facto, prawda? No takie, które by próbowały się rejestrować w sądzie. Tak. Mhm. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Pokażemy teraz filmik animowany, taki, który będzie opowiadał o... A zobaczcie zresztą, czy będzie opowiadać o osobach LGBT, ale w miejscu pracy. To trochę co innego. Moim gościem jest profesor Tomasz Basiuk. Wrócimy jeszcze na chwilkę po tym filmie, a później zaśpiewa dla nas oczywiście nasz Madox ze swoją nową piosenką Kurwa. Tak się nazywa. No dobrze, to dobrze. To jest słowo. Nie patrz na mnie tak. I oczywiście trwa konkurs. Pamiętajcie, żeby napisać marihuana w komentarzach pod tym filmikiem. Do wygrania 3 wejściówki dwuosobowe na LGBT Film Festival. Zobaczcie filmik, my za chwilkę teraz wracamy. To jest Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka. Na drinka zapraszam, ale dzisiaj akurat na winko. Też drink. Też dosyć mocne. To był filmik taki, który mówi o tym. Moim gościem jest Tomasz Basiuk. Jeżeli ktoś dołączył do nas dopiero teraz, to po pierwsze leczcie się, po drugie zaraz będziemy musieli kończyć niestety. Ale to jest filmik, który pokazuje, co firmy także w Polsce robią, jeżeli chodzi o osoby LGBT i w miejscu pracy, czyli u nich. Mamy już mało czasu, ale zapytam cię, bo to jest oczywiście amerykański pomysł. Wiadomo. Więc wszystko, co złe, to Ameryka i stonka. Więc moje pytanie jest takie, czy na przykład nie obawiasz się tego, że takie działania będą powodować takie zawłaszczanie tematyki równościowej przez ekonomię? Wiesz co mam na myśli, to jest kazus dziewuchy dziewuchom teraz, na bieżąco, jeżeli mówimy, które zostały zarejestrowane i teraz się sprzedają. Tak, nie? Ja też czytałem o tym, ale nie, ja nie wiem, one twierdzą, zdaje się, że tam... Dobrze, nie wiem, nie chcę komentować tego, bo ja nie znam wszystkich szczegółów. To znaczy... Tak i nie. No myślę, że jest jakby, znaczy ekonomia jest nieoderwalnie częścią tych wszystkich kwestii antydyskryminacyjnych i przecież chodzi też właśnie o dyskryminację w dostępie do różnych, nie wiem, zasobów takich jak mieszkanie i praca i właśnie o to, czy się jest dyskryminowany w pracy. Znaczy, nie wydaje mi się, że to można było jakoś... Na przykład nie obawiasz się tego, że parada stanie się, na przykład równości w Warszawie stanie się skomercjalizowanym wydarzeniem? To znaczy, może się stać skomercjalnym wydarzeniem i może być tak, że niektórym działaczom to się nie będzie podobało. Ja to obserwuję na przykład w Berlinie, prawda? Gdzie są zawsze 2, a czasami 3 parady. I okej, no znaczy... Są różne, jakby, ja wiem, gałęzie. Okej, uważasz, że to jakby spoko. To znaczy, ja rozumiem ten protest przeciwko takiej totalnej... po prostu obróceniu tej parady wyłącznie w jakąś taką niepolityczną, bo to właściwie o to chodzi, prawda, w tych zarzutach. To się staje takim cukierkowym, sztucznym, nieautentycznym wyrazem właśnie tego, jak fajne są te korporacje. I rzeczywiście, no to jest jakaś, jeżeli to tylko do tego się sprowadza, jak to zaczyna być odbierane, no to mamy do czynienia z jakąś stratą w stosunku do takiego oddolnego ruchu, prawda, i ten oddolny ruch wtedy próbuje czasami gdzieś indziej powiedzieć, że zależy mu na czymś innym, bo na przykład pomijają te same korporacje, nie wiem, z jakiegoś innego powodu, kogoś innego dyskryminują, prawda, i o tym już nie ma mowy. 2 ostatnie pytania, bo musimy zaraz kończyć, bo jeszcze Madox zaśpiewa dla nas za chwilkę. Tak. Także pierwsza rzecz, którą chcę się zapytać, taki trochę oderwane zupełnie od dotychczasowych pytań, czy Robert Biedroń jest nadzieją polskiej lewicy? Robert Biedroń zawsze był nadzieją polskiej lewicy i myślę, że w jakimś sensie nadal jest, oczywiście, jak najbardziej, nawet bardziej pewnie niż kiedykolwiek wcześniej, Dobra. Nie wiem, co to znaczy dokładnie, trudno mi powiedzieć, co to dokładnie znaczy, ale tak. Też nie wiem, ale powiem, że jest. Powiesz, że jest. I ostatnia rzecz, którą zawsze robimy, skojarzenia. Rzucam hasło, słowo, ty mówisz, pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl. Terapia jakby, jak na terapii, dokładnie. Nie wiem, czy byłeś i czy akurat... Myślę, że tych akurat skojarzeń na terapii nie miałeś. Nie, czytałem o tym, bo wiesz, ja tam... A, no dobrze, no tak, oczywiście psychoanaliza. Dobra, kilka haseł. Stonewall. Bunt. Ośrodek Studiów Amerykańskich. Praca. Donald Trump. Prezydent. Po prostu? Czy to tak bezpieczny taki? Bezpieczeństwo też się kojarzy. A no tak, rozumiem. Andrzej Duda. Też prezydent. Marcin Pałys. Rektor. Po prostu? No to jest pierwsze skojarzenie, oczywiście. Tak. No dobrze, nie wyciągam zatem dalej kolejnych. Słuchajcie, my już tutaj kończymy rozmowę. Tak. Będziemy teraz zaraz też kończyć sobie winko, oglądając koncert Madoxa. Jeszcze macie chwilkę, żeby wziąć udział w konkursie. W komentarze, pamiętajcie, marihuana, wygrywacie jedną z 3 wejściówek dwuosobowych na LGBT Film Festival, który właśnie trwa w Warszawie. My widzimy się nie za tydzień, bo to jest 1 maja, więc już ze mną się nie zobaczycie wtedy. Ale 8 maja zapraszam Was serdecznie. Moimi gośćmi albo moim gościem, bo jeszcze nie wiem, czy będzie jeden, czy więcej, będą przedstawiciele organizatorów i organizatorek Marszu Równości w Krakowie. Także już teraz Was zapraszam 8 o 22. Tomku, bardzo Ci dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Bardzo my chyba pierwszy raz w ogóle piliśmy razem. No wydaje mi się, że tak. Pierwszy raz, a znamy się jednak chwilę. No, może nie widzimy się często, ale... Od kilku lat, kilkunastu lat może nawet. Tak. Boże, nie. Kilku lat. Ja protestuję przeciwko kilkunastu latom. Słuchajcie, my Was sobie zostawiamy, ale Wy zobaczcie, my też zobaczymy jeszcze Madoxa śpiewającego dla nas swój nowy przebój. Kurwa, do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. The club was jumping, the bass was pumping, and something was in the air. I wasn't thinking, and I was drinking and drinking na zdrowie. I don't know why I let you pick me up for a ride, just to try one more time, one more time, one more time. Kurwa, kurwa, why oh why oh why? Why'd I let you in when you make me lose my mind? Kurwa, kurwa, fuck myself again. Hate to love you, I'm through. That's how the story ends. Touching, I try to stop it and drop it, it just ain't fair. I can't resist you, so then I kissed you, I shouldn't, but I don't care. I don't know why I let you pick me up for a ride, just to try one more time, one more time, one more time. Kurwa, kurwa, why oh why oh why? You win when you make me lose my mind. Kurwa, kurwa, fuck myself again. Hate to love you, I'm through. That's how the story ends. That's how the story ends. Jej Perfekcyjność zaprasza na drinka.